Nie, do premiera to oficjalnie pod koniec roku, ale wątpię, że się wyrobią. Dobra, czyli dodali możliwość recytowania statystyk. Dużo osób o to pytała. Także chyba git. O. Dodali w craftingu informacje, jakie są wymagania na crafting itemów i na mass crafting. Czyli jaki trzeba mieć level, żeby coś wycraftować. Można klikać na ludzi, żeby ich zapraszać do party. Nie trzeba już... Wiecie. Nie trzeba już... Tam otwierać tego okienka i wpisywać nazwy. Added a new trapak craftsel window. Trapak craftsel window. Chodzi o tego NPC-a, który luta kupuje? Chyba tak. Wydaje mi się, że chodzi o tego NPC-a, u którego się luta sprzedaje. Chociaż nie mam pewności. Dobra, dynamic event. Jakiś tam naprawiony, że moby się spawnują. Okej. Okay. Teraz jak będziemy resetować archetyp, to będzie pokazane właściwie ile golda będzie nam zabierać. Trade paki. O. Staty będą teraz normalnie się update'owały. Aha, bo prawdopodobnie wcześniej było coś takiego, że jak infuzowaliśmy założony item, to chyba staty się nie update'owały, tak jakby. Nie pokazywało nam tych stat. Prawdopodobnie coś takiego było. No, tu zmiana channelu. Kupowanie mounta. Range limit. O, story quest. Tutaj dali wymagany level 17. Na Most Wondrous Cloak quest. Dobra, naprawili. Czyli kontynuujemy rozgrywkę. Na becie. A gdzie to jest? Nie widziałem tego. Aha, tu niżej. To jeszcze do tego nie doszedłem. Ale naprawili moje questy, także git. Tutorial ship. Ta, no jest git. Ty dużo naprawili w te dwa dni. Imo. O, będzie można wyszukiwać itemy u chłopa, który kupuje luta. Chociaż i tak wolałbym przycisk sell all, no ale lepsze to niż nic. On to jakieś drabinki nie działały. O, naprawili buga z gaterowaniem. Siemanko mroku o 19:00.
interakcje z NPC i imersje. O, dzięki za followka, witam widza nowego. No i to w sumie tyle. Pięć Hero Siege'a. Fajna gierka, polecam. Dobra, a zmiany? Dobra. Prawdopodobnie u NPC-a, który skupuje loot z mobów, itemy, które mamy w backpacku, będą wyświetlać się na górze. Ale zmniejszyli też ceny tych creature produktów. Szukali cię na 4 złote. Nie no, spoko jak dla mnie. Spoko, dużo rzeczy naprawili. Myślałem, że nie zrobił aż tyle te dwa dni. No 6:30 gościu. Tyle samo jakbyś na streamie kupił. No to ile 5 minut? No to spoko, to Hero Siege wyłączam na razie. No i git. Sporo naprawili, no ale jakby nie patrzeć. No to jest jednak stuosobowe studio, nie? Kurwica, po jak się zmieniło, ty. Co jest? Nie, nie, nie. Tak to się bawić nie będziemy.
Z GTA 5 na premierę? Kurwica. I co, ukradli mu konta? Aha. Jak ktoś był szybki, to miał GTA 5 za plika. Discorda w sobie mogę tu wjeżdżać. Spoko, naprawili najważniejsze rzeczy. Jest git. Kurwica, hasło trzeba wpisywać. Tak, dali, no bo trzy chyba były, nie? Chyba były. Spoko, spoko. A ja czekam, aż odpalą serwerki. Zaraz powinni odpalić, 2 minuty. Ale jeszcze trzeba hasło wpisać, także luzik. Nie da się przez przypadek usunąć postaci. Na szczęście. Siemka, San Zero. Ja December. No nie ma. Na premierę czekam. No bo z tego co wiem to demo jest ten, limitowany do 5 aktu chyba tylko. Nie chce mi się nawet. No, powiedzmy, graficznie Tibia, ale jeżeli chodzi o jakieś systemy mechaniki, to bardziej taki Albion bym powiedział. Czyli crafting itemów, jakieś zbieranie i tak dalej. O, działa. Idę najpierw sprawdzić NPC-a do luta. To są itemy, które ja mam? O, gościu. Przedane. Przedane. Rozumiecie to? Kurwica. Uwaga, idę i odpalam ekwipunek. Zamykam. Odpalam. Zamykam. Działa. Dobra. Git. No sobie te questy muszę odpalić. No. Ponaprawiali. Nie wierzyłem w to. Ale ponaprawiali.
Tak, też naprawili dno. A masz wymagany level? To się wymagany level profesji? Ja to właśnie posprawdzać te questy. Ursula była gdzieś tutaj chyba, nie? Jak dobrze pamiętam. Kozak, no, ale powiem wam, że od razu lepiej się gra, nie? Na mapę? Zawsze można było. Nie rozumiem. Piętnasty blacksmithing trzeba mieć. Czemu drzwi nie działają? Dziwne. Dobra, Ursula, Genivald i Edgy. Jezu, gdzie oni teraz byli? Tu jest Ursula. Działa. Chłopie, idź sobie lepiej sprawdzić, jak się luta teraz sprzedaje. Dobra. No kurwica, teraz jest sprzedawanko. Jurian. No ja muszę tych NPC-ów szukać. Kurde, jeszcze nie tu poszedłem. Z Urszulą gadałem, to jeszcze dwóch muszę znaleźć. Nie mam pojęcia. Aha, bo teraz okno postaci jest pod X-em, a nie pod C. Bo pod C się skosa robi, nie?
Czy wydaje mi się, że to wiesz, no jakieś po prostu lepsze itemy będą, jak z tego by craftujesz, tak bym obstawiał. Ale dalej nie ma przycisku do sortowania eku. Który też by się przydał. No ale fajnie, no, że to naprawiali. Od razu, kurde, inna energia. Dobra, tu nie ma. Ja tu kogoś znajdę. Nope. Tutaj też nikogo nie ma. Nie no dobra, powiem tak, jak w takim tempie będą naprawiać błędy, to... to może i się wyrobią pod na końcówkę roku. Kurde, gdzie są te NPC? Edgy. Wszystkie domki są puste. I tu też nikogo nie ma. Jak mieć monta? Jak zrobisz tego questa tutaj gdzieś, mniej więcej w tym miejscu, będziesz miał takiego questa, że tu kilka razy będziesz musiał iść i porobić tam różne rzeczy, to dostaniesz jajko. I później jak będziesz miał to jajko w ekwipunku, zdobędziesz 50 tysięcy expa, to ci się wykluje i będziesz mógł jeździć na moncie. A w Bloodstone było tak, że co, że content się szybko skończył? A tam w sumie nie grałem jakoś długo. Ja tam pograłem chwilę na starcie i... nie wiem, ten Bloodstone jakoś mi nie podszedł. Jak mam być szczery. Dobra, ten NPC gdzieś tu będzie. Szkoda, że nie dodali jeszcze możliwości dodawania znaczników. Na mapie. To by było mega fajne. Ale wiecie, takie permanentne jak w Tibi, nie? Że możesz sobie dodać znacznik, zaznaczyć NPC, któryś tam czy coś. Skończył, zostało levelowanie w sumie na jednym ekspowisku. O kurde. Nie ma szur. Dobra, znalazłem chłopa. No, mapa pod ziemi też by się przydała. Na 170 levelu skończyłeś w Bloodstone'a?
Znaczy no gierka jeszcze stoi, więc ktoś tam pewnie gra, nie? Ale to wydaje mi się, że sami brazole tam pewnie zostali. Dobra, idę oddam tego questa i polecę tutaj na tą wyspę te dwa questy porobić, które miałem zablokowane. W sumie to do domku też bym musiał się wybrać. Pozbierać to, co wyrosło. Kupić możesz jedynie jak już to od graczy. Bo nie ma tu żadnych NPC-ów takich, którzy sprzedają itemy. Gdzie jest ten chłop? Tutaj. No, muszę do niej iść. Nie, no nikt ci nie każe grać. Ja już gram 40 godzin ponad streamów mam. Tylko na tej becie. A soft cap jest na 75. I co później? Drop itemów. Po pierwsze musisz mieć itemy ze statami takimi, jakbyś chciał. Po drugie musisz je wyekspić na maksa. Po trzecie areny PvP rankingowe. I tak dalej. No i dobra, gdzieś tutaj coś ma być. No, gdzieś tutaj. No i powinno coś być. No ale wiesz, ta beta już... Ile trwa? Z tydzień?
No a jeszcze nawet i temu te 3 nie mam. Tu w tier 2 biegam. A max, a najwyższy tier póki co to tier 6. I nie da się tych itemów nigdzie kupić, nie? One muszą być wykraftowane przez kogoś. Czyli ktoś najpierw musi wybić profesję. Czyli F-ka mi coś nie działa, nie? Teraz po tym update'cie. Gdzie tu jest? Tutaj. O, ktoś musi wybić profesję. O, są levele podane. Fajnie. Siedemdziesiąty piąty profesji. Ja po tygodniu gry mam trzeci. A niektórzy mają 15. Jak polecieli full crafting. Także no, ogarnięcie ku się. Ogarnięcie tak jakby najlepszego ekwipunku, no to nie będzie kwestia miesiąca czy dwóch, tylko raczej tam był, że obstawiałbym, że pół roku albo i więcej. Cały content zrobić. W ogóle pytanie, ile jest aktualnie contentu, nie? No bo co? Tutaj chyba mobki jakie mają levele? 56? Nie no, tutaj mają 40, bo jest event na 4-4 level. Tam wydaje mi się, że ludzie wysyłali screeny, że tam 50, 56 nawet chyba widziałem na zimie. No obstawiam, że wiesz, jak nad gierką, jak oni w teamie, jeżeli chodzi o tworzenie tej gierki, to mają 100 osób. To zanim ludzie ogarną w te pół roku te na maksa najlepsze itemy, no to już obstawiam, że będzie jakiś nowy kontencik, nie? Kurde, każą mi się wrócić do miasta, czaisz? Ty, dobra. To wrócę. Prawie zapomniałem o tym, że tak mogę zrobić. Już chciałem z buta biec. Unstuck w opcjach. I pyk. Klikasz O, klikasz tutaj ostatnie i klikasz Unstuck. Dobra, pytanie, gdzie jest biblioteka teraz? Tutaj.
Pewnie muszę tutaj pogadać z ludźmi. No F mi nie działa normalnie. Działa wam F? Bo mi tak średnio. O, teraz zadziałało. To tak raz działa, raz nie. Dziwnie. Dobra, nic tu nie ma. Ground floor. Dzięki za followka, witam widza nowego. No i dobra, i teraz muszę wrócić. Niestety w drugą stronę tak się nie da. A szkoda. No, ale w końcu można dalej progresować, także git. Kurde, ten wiaterek też taki. Nie chce się zmienić. Czekaj, a jest tutaj pokazany mass crafting? Jest mass crafting. Jakiś tam level trzeba mieć, nie? Na to. Żeby z tego skorzystać. A, jest, no, 18, dobra. Czyli ogólnie... Okej? Tak. Trzeba mieć... 15 leveli więcej po prostu zawsze. Żeby maskraftować. W sumie tak średnio jest to zrobione, wydaje mi się, bo jak ty wybijesz 15 leveli więcej, no to już będziesz raczej chciał coś innego craftować, niż mas craftować jakieś dziadostwo. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ja bym ten mining w końcu musiał dobić, kurde, na tego questa. Z craftu nie, tylko ludziom. Ewentualnie możesz ich użyć do levelowania swoich itemów jako... jako materiał, nie? Jak ja nie mogę nawet gościu wykopywać Irona. Mam 8 level i pół.
A możesz już trójki robić, czy jeszcze nie? I te maski. No, podobno naprawili. Patrzą, tak było, że naprawili kopalnię. 15, a na trójki jakie trzeba? 20. Siema Knudel, witam, witam. Ale czekaj, bo to są armory, a bronie? Piętnasty. Aha, czy musiałbyś zrobić te craftsman ledery, ta? No, jakbyś mi chciał. Przedać za gierka te 3. O, i to chyba koniec tego kwestika. Mogę lecieć tam dalej. Ale on weaving musi nabić. Czyli skóra. W tym skórę to ja będę miał do zebrania. Prawdopodobnie. Skórę i koton powinienem mieć do zebrania. To później zobaczę, to ci najwyżej dam, co? Bo ja w ten crafting, no to tak... No nie chcę mi się i tak bawić w ten crafting. Naprawili? No. Widzisz, a trzeba było korzystać, jak było. No spoko, spoko. Nie no, luzik, luzik. A, bo ja trinket dostałem. A to już chyba wcześniej miałem ten trinket. I mam ringa do oddania. Increase intelligence and wisdom by 4 i 10% szansy na zespawnowanie szkieleta. Po zabiciu jakiegoś humana. Enemy. Pierwszego do prawie dziewiątego? No to i tak najsik. Czemu nie mogę zaparkować? Halo. Coś dodali? Powiem tylko tyle. Idź do NPC-a, który kupuje luta. I zobacz, jak się teraz luta sprzedaje.
Ale no ogólnie błędy ponaprawiali. Nie wiem czemu ja zasumować nie mogę. Halo? Czyli w prawo nie mogę płynąć, o już mogę. Ty no nie mogę zasumować. Eskiport? Nie masz wizy? O. Prawej do lewej działa. A tak to jest, jak się parkować nie potrafi. To za dziwna tibia. To jest lepsza tibia. To? Dobra, mogę z nim gadać? No i mogę. No jak to nie? Wcale nie trzeba dużo, żeby coś było lepsze od Tibi. Bo poprzeczka jest tak nisko zawieszona. Najmniej jeżeli mówimy o Rilu. Są klasy, to są archetypy. I masz 8 archetypów. Wybierasz sobie 3 i je łączysz w jedną klasę. Na początku wybierasz jeden, później na 7 poziomie drugi i na 15 trzeci. Ledwo kto gra w Bloodstone'a? No Bloodstone wydaje mi się bardziej taki tibijski był, nie? Bo to chyba tam głównie na grindzie się opierała gierka, tak? Tibi. Dużo osób to gra, no na razie jest beta, nie? Z tego co wiem, z tego co pisali, to klucze z dropów, bo teraz to działa tak, że wiesz, jest beta, oglądasz godzinę, na przykład mojego streama i dostajesz dostęp do bety, nie? To dostęp do bety wzięło ponad 13 tysięcy osób. Kurde, poczekam sobie. Szósty weaving dopiero? Kurwica. Też trzeba wziąć pod uwagę to, że nie każdy chce grać na becie, nie? Nie, tu tylko będzie jeden serwer. Kanały są, wiesz? Channele są tutaj. W sensie będą serwery tylko regionalne, czyli Europa, Ameryka. Wróciłeś? Spoko.
Mapa? Na razie taka. Teraz ostatnio dodali tą zimę, bo ostatnio nawet tej zimy nie było. Ta zima jest nowa. I tak to póki co wygląda. Beta jest z tydzień i będzie jeszcze do 18, czyli jeszcze 2 tygodnie. Dwie rolki z raid daliśmy? Po co tyle? Fajnego builda pod rapiera, pod attack power? Zamykają betę. Będą dodawać nowe rzeczy, takie jak gildie czy auction house, bo jeszcze nie ma tego, nie? Tak, potem open beta będzie. Czyli już bez żadnych kluczy każdy będzie mógł sobie pobrać i... Kurde, nie zdążyłem zamknąć. Kurwica. Nie da się zamknąć tych drzwi. No nie wiem, Kirito, ja osobiście idę w ledery. Bo... No właśnie wybrałem takie klasy, tutaj miałbym killa, kurde. Takiego overtime miałbym heala. Chciałbym w to pójść w końcu. Przydałby się. Ja osobiście poszedłem healing to w ledery. No bo to jest kwestia tego, że tam dostajesz te bonusy, nie? Wiecie, jak mówiłem, no Claw tam ci daje bonus. Ileś tam procent obrażenia, czekaj, def na obrażenia magiczne, ale zabiera defa na obrażenia fizyczne. Plate na odwrót, a leder nic nie daje, ale też nic nie zabiera. Więc ja osobiście w ledery poszedłem. Tak uniwersalnie. To szczela hop. Problem jest taki, że potek nie kupiłem. I mam jedynie potki tier 2. Tych nie mam. Mam tylko te płotki, ale lipa. No nieciekawie to wygląda. 7 weaving. A jakie potrzebne jest, żeby te craftsman lettery robić?
Nie no, przecież ja tu umrę. Dziesiąty. Czemu to piwko? Mam wrażenie, że to piwko nic nie daje. Czemu mi się tak wolno regeneruje? Halo? O co chodzi? Teraz dopiero zaczęło. Chłop przyszedł. Dobra, może z nim zrobię, co? Zaproszę go do party. O, no i kok. Co, i teraz trzeba poczekać, aż się zrespi, ta? Tamten z daleka co strzela. Ja to mam? A, to już mam. Ma też tą pasywkę z Warfera, bo się na czerwono świeci. Jeszcze jednej gdzieś nie mam. To jest godzina? To już chyba kluczyk odebrany, co? Dostęp. Ale mnie tłuką te mowy. Kurwica. Nie dają już kluczy? A jest jakieś info oficjalne na temat tego? O co chodzi?
Ale to co, nie ma już dropów, czy jak? No nie rozumiem. A, tu na prawo jest w ogóle wyjście. Dobra, mamy to. No i kok. To o co chodzi? Nie zaliczyło mi tego questa, czy co? Jakiś underground, tu trzeba wejść. Tutaj? Nie. No nie wiem, co on pisze do mnie. Do kosza? Jeśli chodzi o to, że ten, że się tak odklejają, nie? To prawda, no. Dalej są, no. Na razie się bez wizyjnych reputacji. A no. A obok do niego zupta. Prawda, te mopki też mogliby poprawić. Może kiedyś poprawią.
Bo chyba, nie wiem, na filmik patrzy, gdzie trzeba iść. Stuna dostałem. A, bo w trapa wlazłem. Jakiegoś. O kurwica, kapitan. Dobra, nie ma kapitana. W sumie to cienki był ten kapitan. To trzeba kliknąć. Dobra, git. Kurde, jeszcze w trapa wlazłem. Ósmy weaving? Kurde, ale lecisz. Za chwilę dyszka będzie. To może się jakoś dogadacie z tym. A z kurwarikiem. I połączycie siły w craftingu. Ty będziesz robił weaving, on blacksmithing. Warto tak rozdzielać, nie? Bo to też dużo łatwiej i szybciej pójdzie. A, ale jeżeli chodzi o silver, no to już nie będzie prawdopodobnie takiego zarobku z mobów, no bo... To co czytałem w patch notesach, to zmniejszyli ceny tych shitów. Które się sprzedaje. Do NPC-a. Kurwica, co to się tak narzpiło? A, bo to chyba event się odpalił. North? Here. A no tak. Widzicie, nawet kumpla do questów znalazłem. Starczy dać po prostu, jak widzicie, że ktoś robi tego samego questa, dajecie mu party i lecicie razem.
No ale na world mapie chyba dalej nie widać znaczników. No ale wiecie, ponaprawiali to te najważniejsze rzeczy i już się gra dużo lepiej, nie? A wiele nie trzeba było. Tu nie tu. Tu chyba. No i tyle. Cię nawet z Brazolem da się dogadać. To prawda, nie zawsze. Bo kwestia tego, czy on chce mówić po angielsku, ale da się. To randomowo, wiesz, rzuca ci kolorek, z tego co wiem, jak wykluwasz jajo. To może ci po prostu wykluć takiego. Ty, lagi jakieś, halo? Macie lagi? O, jakieś lagi były. Chyba, że tu u mnie, ale wątpię. Kurwica. I to jest w grupie się to robi. Zobaczę, może ktoś tam będzie biegał, bo tam muszę zejść chyba aż na sam dół, nie? Jak zwykle biednemu najzwyklejszy podby brązowy. Ale ja też mam taki. Także łączę się z tobą w bólu. Jest jak jest, no. Pamiętaj, że Brazole zawsze mają łatwiej. No. Oni teraz są na tym Brazil Game Show, nie? Całym. Jakimś tam. Jakiś tam duży event brazolski. Tam nawet jakieś stoisko swoje duże mają, pokazywali na Discordzie. Kurwica. Na bogato się bawią, na bogato. Nie ma co. Ale błędy też naprawiają, żeby nie było. Także ja nie hejtuję. Naprawili to, co chciałem, żeby naprawili. Także koks. Dobra, 5 minutek przerwy. Na siku i papieroska. Także ja ZW. No i zobaczymy, czy uda mi się tego questa zrobić, bo on niby grupowo trzeba go robić. Albo umrę. Albo nie, to jest 50 na 50, wiecie. 50% szansy. Także ZW.
Dobra, jestem. Ogólnie powiem wam tak, że byłem tak na 70% przekonany, że nie naprawił tych questów. Już miałem kurde ruszać z tą Ravenpedią, ale... No jak naprawili, to znowu nie będę miał kiedy. Bo będę streamował całymi dniami. Dobra, tu gdzieś zejście powinno być. Tu jest zejście. No, nawet jeżeli po becie będę musiał się za to zabrać. Mam nadzieję, tylko będę musiał sobie pozgrywać streamy moje. Żebym miał ten, gdzie są jakie questy i tak dalej, żeby tam porobić to wszystko. A jak ja bym chciał być Sparty, to muszę tutaj wejść. Powinni tutaj jeszcze dać, nie? Że jak klik, powiedzmy, klikniecie na kogoś, to możecie, nie wiem, kontrol prawy na niego kliknąć albo coś i nie wiem, wyjść z party, wyrzucić go z party czy coś. To okienko tutaj z tym party jest totalnie niepotrzebne. Dobra, ty byś lepiej tam zaczął grać w najlepszą gierkę na świecie, a nie. Coś tam piszesz za dyrdy mały. Zobaczymy, czy w ogóle uda mi się tego questa zrobić solo. To jest jakiś grupowy questik. O, tu jakiś chłop był. I on to zrobił chyba solo. Chyba, że on robił jeszcze poprzednią część tego questa. To jest jeszcze taka opcja. Ale zobaczymy. Kurde, jak nie używam tego, to mi w ogóle many nie idzie, a jak używam tego, to mi brakuje many. Coś tu jest nie tak. O, idzie tu ten chłop. Możliwe, że on będzie robił tego questa. O kurwica. Dobra, one przecież cienkie są.
Druga fala. Trzecia fala. I ostatni chyba. Final wave. No i S. Znowu w POE grasz. Chyba, że mówisz o Andy Semberze, to zwracam honor. Nie w POE, to w Andy Semberze, tak? A, no to koks, to szanuję w takim razie. Pytanie, czy ten chłop też nie zrobił tego? Czy on przyszedł mi pomóc? Na 3 linku jedziesz? Przy okazji powiedz mi, jak to jest, bo ktoś mi mówił, że demo jest ograniczone właśnie do aktu 5. Linka zrobiłeś? Niemożliwe. Co, to rozumiem, że podoba ci się giereczka. No i dobra, kolejny wyścig gotowy. No i teraz co? Trzeba się przejść wszędzie i zobaczyć, czy będą gdzieś nowe questy. Tu jeszcze coś mam. Prawie Mountain Kinga zrobiłeś solo? Co ty mówisz? Dobra, to w sumie dołem się przejadę. Tu do tego miasteczka pojadę zobaczyć, czy tam jakiegoś questa nie mam. No, one tam trochę biją, nie? A jakbyś uwalił tego maga pierwszego na szybkości, to nie dałbyś rady? I co jest? Czemu mi go chłopa zaznaczyło? Widzicie to? O.
o co chodzi. Nie wiem. To zaczęła mi chłopa na minimapie, ale czemu? To nie wiem. Dobra, w sumie pojadę tam, popłynę. Jak już tutaj jestem, zrobimy tego kwestika. No i później będzie trzeba dalej poszukać questów, nie? Bo najgorsze jest to, że myślałem, że trochę te questy dadzą expa. A kurde, nie wiem, czy one pół levela dały chociaż. No ale właśnie, a to nie jest tak, że ten trade pack wizualnie widać? No właśnie. A ja nie widziałem, żeby on coś ciągnął za sobą. Ale wydaje mi się, że to chyba wizualnie widać. Kurde, ile typa tutaj biega. A, bo nagle każdemu ten questy się odblokowały, te zbugowane. Podziemia? To tutaj masz podziemia. Zaraz przy mieście. No ale to są te podziemia z tym NPC-em, nie? Gdzie musisz oddać te iron ingoty i tak dalej. Nie wiem w sumie, czy o to mu chodziło. Ale być może. Dobra, muszę jakiegoś chłopa chyba znaleźć tutaj. W beczce może się chowa, co? Nie. Iwerka są, czyli był tutaj. Padł King. No i Cox. Tu nie mogę wejść. No to najsik. A kim grasz tak z ciekawości? Ja tu? Nie, tu się nie da wejść. Warfare Shadow? No to grasz tym co ja, w sumie. Ja właśnie też mam niby tego spirituala. Aha, ty masz pierwszego Warfare'a, okej.
To w sumie chyba i tak różni się tylko tym, że masz inną broń, nie? No, nie wiem. Nie no, można, można. Się, no możesz sobie założyć inną broń po prostu, nie? Tylko na start dostajesz inną, o. O, może tu gdzieś go znajdę, hopa. No ja mam w jednym dagerku might. Wycofnęło mnie. Urwica ty, no nie mogę znaleźć tego chłopa. No tu to mi za wiele nie pokaże. Znaleźć jakiegoś chłopa w więzieniu. Ale... ale jest problem. Bo chłopa nie ma. Chyba w beczce się żaden nie ukrył, co? A oni gdzieś idą. Idę za nimi. Gdzie oni idą? A jeden se przeszedł? A my nie możemy. Kurwica. Nie ma nic. Jeżeli masz podłączone konta, bo to słyszałem, że to jest kwestia dosłownie 5 minut i powinieneś mieć dostęp. No tutaj też byłem, tu nic nie ma. Spoko, spoko. Polecam się na przyszłość. No przysięgam, że nie ma tego chłopa nigdzie, nie? O, ty tu chyba nie byłem. Czy byłem? Nie, no tu jest wejście. Musiałem tu być. A niżej? O, tu nie byłem. Dobra, znalazłem. Dobra, uwalniamy hopa. Dawaj gościu. Uwolnione.
Widzicie, jednak dobry jestem. Uwolniłem ziomeczka. Teraz chyba tam na górę muszę iść. Tak bym obstawiał. Teraz się przekonamy, czy będę mógł tam wejść. Uwaga, chwila prawdy. Pyk, mogę. No i dzięki. Zamknięte. Andrzej, otwórz. Ja muszę pogadać z ziomeczkiem. Może on tu jest? No nie. Tu też nie ma. O, tutaj gdzieś? Nie. Tu też nie. Kurwica. Gdzieś gladiatora muszę znaleźć. No gdzie ja mam go znaleźć? No tu mi Andrzej nie otworzy. On z nim chyba gadał. No i gadaj, że on będzie tam na dole też. Tylko ja nie zwróciłem uwagi. Aż normalnie muszę iść zobaczyć tam na dół. Pa, bo ten sobie wszedł do środka. Kurwica, to byłem tam przecież. Gdzieś na YouTube, dobra, dzięki. Doceniam. A tutaj chyba. Dobra. Tak, teraz mam chyba tam iść. Tam, gdzie byłem. Zaraz zobaczymy. Pa, dobra. Teraz Andrzejek, otwórz mi. O, mogę wejść? No nie mogę. Dobra, wchodzę, widzowie, na arenę. Dzień dobry. Nie ma nikogo.
Halo, proszę mnie wypuścić, tu nikogo nie ma. O, dobra, stał jednak. Jest jednak. He, taki generał, gościu, takich to ja robiłem w przedszkolu. Łatwiutko. Dobra, no i trzeba się ewakuować. Ja jeszcze muszę się dowiedzieć jak. A czekaj, tu chyba w dół miałem zejść. A, i tam będzie wyjście. Pyk, i tu wychodzimy? Nie. Tu chyba. Pyk. I pyk, dobra. Ten co czerwony chłop, a się wkurwił. No dobra. I muszę płynąć aż tutaj. Dobra, przypłynę się tutaj. Zobaczę, czy tam nie mam przypadkiem kościka żadnego. Po drodze. Może coś będzie. Zobaczymy, zobaczymy. Jest ogólnie taka możliwość, że tam może się kryć jakiś questik, o którym ja nie wiem. Ale chyba jednak nie, bo już by był pokazany. No. No cóż. Rybatka wjechała, można grać? O. O, ale ja się powoli będę szykował do zawijania, kurde. Już pół dziewiątej. Ja już śpiący jestem. Jeszcze wypadałoby coś zjeść. Jakąś kolacyjkę. Ale jutro będę w sumie szybko. Bo jutro mam wolne. Także będę i szybko i długo. Bo dzisiaj już kurde padam. Od trzeciej na nogach to jest... Ach, tragedia. Kurde, jeszcze ten wiaterek taki. Ach. Biednemu to zawsze wiatr w oczy wieje.
Ale w sumie i tak chciałem tu przypłynąć, żeby zobaczyć, czy jakichś questów nie ma, nie? Idę. Trzeba tylko zasumować. A już pamiętam, że trzeba sumować od prawej do lewej. I pyk. No i dobra, z kim ja tutaj muszę pogadać? Z tobą. No i tyle. Loguję się, zobaczę, czy jakiegoś questa mi tu nie pokaże. Nie. No dobra, to tutaj już questów nie ma. Tu jeszcze mogę się przejść. Stąd wypłynę na tą wyspę. Tą wyspę obejdę. Jak tu nie będzie, to co później jest? Pustynia kolejna. Że ja na tych questach nawet levela nie wybiłem. Chyba, że jeszcze tą wyspę obiegnę dookoła. Żeby zobaczyć, czy nic się nie zblokowało. Bo tak też może być. Różnie to bywa, nie? No, ale powiem wam, że jakby były wykrzykniki z questami na world mapie, to by było dużo wygodniej. A tak to co, ja już 8 razy jeździłem po tej wyspie, ale jako, że zrobiłem kolejnego questa, no to mogłem coś odblokować. Ale nie musiałem. No i teraz muszę tracić czas, żeby pojeździć. Coś się nie odblokowało przypadkiem. No, z tego co widzę, to nie. Na tej wyspie chyba już koniec będzie przygody mojej. Tak mi się coś wydaje. Tu też raczej nie będzie questa żadnego. Dobra, no ale przynajmniej będę wiedział na następny raz, nie? Jak będę grał na Open Beta albo na premierze, że robię tego kuścika i jest spokój, można lecieć dalej. Lepiej ten czas poświęcić teraz i sprawdzić, niż później. I tu są mopki, tu też nic nie będzie.
No dobra, czyli ostatnie miejsce, gdzie może być quest, to miasteczko. Powinno być tak jak w Albionie, że po drodze szybciej się biega. Spoko by było, nie? Jakby tak po drodze się biegało, tak nie wiem, powiedzmy 15% szybciej. Kurde, jesteś piraci. Stawcie mnie, bandyci. Jak na tej wyspie już też nic nie będzie, to zostaje wtedy już pustynia, bo pustynia jest kolejna. Tu jest 40 level. No, zostaje pustynia. Tu są chyba 30 coś. Wiecie, jaki jest problem? Że już jakieś questy na pustyni porobiłem. Jakieś kopce płynie. Chyba pierwszy raz chyba spotkałem jakiegoś chłopa, jak te płynie. Bez kitu. No dobra, to już tą wyspę jutro zwiedzę. Bo ja już mam dość na dzisiaj. Od 3 godziny na nogach wystarczy mi. Także co, ja wam na dzisiaj dziękuję za obecność. Zapraszam jutro. Jutro będę od rana. I praktycznie cały dzień. Także standardowo, jak mnie nie ma, macie jakieś pytania czy coś, to zapraszam na Discorda. I do jutra.